Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na recenzję monitora dla graczy od firmy BenQ. Chodzi tutaj o model XL2420Z. Nie jest to co prawda model najnowszy, natomiast powiem Wam, że warto było czekać dość długi czas, aż ten monitor się u mnie w testach zjawił, ponieważ testy co prawda krótkie, bo tylko 2 tygodnie, natomiast pokazały, że jest to naprawdę świetny wielozadaniowy monitor. Posiada naprawdę sporo zalet, ma też jakieś drobne mankamenty, ale o tym też powiem Wam w tym filmie, tak więc oglądajcie uważnie recenzję, a ceny tego monitora sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! BenQ XL2420Z to monitor o przekątnej 24 cali, wyposażony w matrycę TN. Monitor posiada odświeżanie do 144 Hz, a reakcja matrycy wynosi 1 milisekundę. Model ten wyposażono w funkcję Motion Blur Reduction, dzięki czemu nawet w szybkich grach obraz pozostaje ostry. Dodatkowe atuty to redukcja niebieskiego światła i wyeliminowanie mrugania monitora, czyli flicker free. Funkcje te pozytywnie wpływają na nasz wzrok. Monitor ten kompatybilny jest także z systemem okularów 3D NVIDIA 3D Vision. Moi drodzy, teraz co do samego monitora. Bardzo duże plusy za matową samą matrycę, matową ramkę dookoła oraz bardzo przemyślaną podstawę, która również jest z matowego tworzywa. Elementy błyszczące posiada tylko ten pilot, natomiast samego pilota też używa się dobrze. Ma elementy antypoślizgowe, możemy go sobie przypiąć z tej lub z tej strony na magnes albo po prostu gdzieś trzymać na biurku w ten sposób. Sama podstawka bardzo przemyślana. Co widzicie, to otwór na porządkowanie okablowania. Za chwilkę zobaczycie monitor też od drugiej strony. Oczywiście jeśli macie okulary 3D NVIDIA, ten monitor jest gotów na te okulary. Wystarczy podłączyć i grać. Teraz pokażę Wam, co możemy robić z monitorem, jaki jest zakres regulacji. Przede wszystkim monitor posiada prowadnicę, dzięki czemu możemy go opuścić do samego dołu praktycznie lub podnieść. Jak go już podniesiemy, możemy go bez problemu przekręcić w tryb pivot, czyli zrobić coś takiego i używać tego monitora jako panelu pionowego. Sam monitor możemy także dość znacznie wychylić i do góry i troszeczkę pochylić na dół. Zobaczcie to też od boku, żeby to było lepiej widoczne, ale ten model monitora BenQ potrafi coś, czego inne monitory konkurencyjne nie potrafią. To, że jest prowadnica, podnoszą się góra-dół, przechodzą do trybu pivot, to jest już powoli standard. Natomiast monitor BenQ, jakby tego było mało, indywidualnie na podstawce ma tutaj też możliwość niezależnego przekręcenia się. I to aż o taki wychył. Zobaczcie, po prostu świetna sprawa, a przy okazji stabilna podstawa trzyma monitor, nieważne w jakim on jest trybie. I teraz to, o czym mówiłem, wychylenie monitora do góry odchyla się nam tak, w dół tylko tak. I oczywiście możemy go sobie odwrócić w ten sposób bez problemu. Moi drodzy, co dobrego jeszcze poza systemem porządkowania okablowania, poza pilotem, mamy tutaj dwa porty USB 2.0 oraz wyjście słuchawkowe. Boczny panel jest bardzo funkcjonalny, ponieważ mamy i porty USB i mini jacka, więc słuchawki na USB, jak mamy, wystarczy je podpiąć i można używać. Natomiast co do słuchawek na mini jack. Jak wyprowadzić dźwięk z monitora, skoro nie mamy tutaj żadnej przejściówki mini jack do podłączenia z kartą dźwiękową? Otóż, żeby słuchawki działały, trzeba podłączyć monitor poprzez przewód HDMI. I wtedy faktycznie mamy dźwięk ze słuchawek, natomiast mamy odświeżanie tylko 60 Hz maksymalnie, więc coś za coś. Kolejne przydatne elementy monitora, chociażby solidny metalowy uchwyt, dzięki któremu możemy ten monitor sobie przenieść. Mamy też taki wystający czerwony element. Jest to nic innego jak po prostu wieszak na słuchawki. Możemy za monitorem w bardzo fajny sposób sobie te słuchawki przechowywać. Jak potrzebujemy, sięgamy i używamy. Jak widzicie, odrobina panelu z tyłu jest z błyszczącego plastiku, natomiast z tyłu to w niczym nie przeszkadza. I moi drodzy, co jeszcze ciekawego z tyłu? Mamy jeszcze jeden port USB, mamy także
wyjście tego portu USB, czyli tutaj podłączamy przewód do komputera, żeby te porty USB były zasilone. Następnie mamy dwa wejścia HDMI, wejście cyfrowe DVI, wejście VGA, nawet mamy DisplayPort, a to mini USB służy do podłączenia tego pilota do zarządzania monitorem. No i ostatnia rzecz, czyli gniazdo na podłączenie przewodu zasilającego. To by było na tyle, ale jest tego naprawdę sporo. Funkcjami monitora możemy zarządzać na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest klasyczny, czyli mamy przyciski sensorowe ukryte tutaj. Naciskamy i odpowiedni przycisk, na przykład tryb wyświetlania, naciskamy tutaj. Wchodzimy i mamy opis, zatwierdzenie, przesuwanie, wycofanie się. I to jest jeden ze sposobów. Całkiem dobrze przy pomocy tego menu się steruje, ale jest, uwaga, wygodniejszy sposób na to. W zestawie mamy także taki niewielki pilot, który jak widzicie na magnes do tej podstawki nam może przylgnąć albo z jednej strony, albo z drugiej, zależnie jak jest nam wygodniej. Mamy tutaj rolkę, która działa zupełnie tak jak w myszce. Tą rolkę można także kliknąć. Mamy przycisk powrotu oraz trzy przyciski do programowania. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w praktyce. Bierzemy nasz pilocik i wystarczy, że wciśniemy kółko, pojawia się menu, przesuwając w dół nawigujemy, klikając ponownie wchodzimy, a jeśli chcemy wyjść, to klikamy powrót. Proste i genialne. A pod jedynką, dwójką, trójką możemy zapisać sobie trzy ustawienia, chociażby powiedzmy do trybu dziennego, do pracy w dzień na komputerze, do trybu nocnego i na przykład pod trójkę tryb do gier, do naszego ulubionego gatunku gier. Czyli na przykład wciskamy trójeczkę i ekran przyłącza się w inny tryb, inne ustawienia kolorów, jasności i tak dalej. Możemy oczywiście wszystkie trzy ustawienia zapisać po swojemu lub też możemy skorzystać z proponowanych trybów. Taki mały gadżet, a naprawdę bardzo przydatny, w świetny sposób ułatwia, uprzyjemnia użytkowanie tego monitora. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o samo sterowanie menu, rodzaje sterowania. Natomiast to w menu ciekawego mam, już Wam pokazuję. Przede wszystkim mamy coś takiego jak redukcja rozmazania. Możemy to mieć włączone i wyłączone. Następnie mamy tryby obrazu, czyli trzy zestawy ustawień zdefiniowane przez nas. Następnie mamy tryb wyświetlania. Możemy tutaj sobie skalować obraz na różne sposoby. I menu. W menu mamy tutaj podstawowe opcje, takie jak ustawienia obrazu, jasność, kontrast, redukcja rozmazania, temperatura barwowa i dodatkowe tryby. Możemy zapisać ustawienia, wybieramy pod który numer mamy to mieć zapisane, 1, 2, 3 oraz ustawienia systemu audio. Możemy też ściągnąć sobie program, jeśli postawimy na przykład monitor do trybu pivot, czyli obrócimy w pionie, to mamy jednym kliknięciem obracany ekran. Nie musimy wchodzić do opcji Windowsa, żeby to zrobić, więc bardzo fajnie, ułatwia to sporo rzeczy. Program ten podaje także aktualne informacje o naszym monitorze. Zrobimy sobie teraz ważny test, czyli test kątów widzenia. Ok, sprawdzamy kąt widzenia od góry. No, od góry kąt jest naprawdę bardzo dobry. Obraz jest czytelny. Teraz spróbujemy kąt od dołu. Tutaj widzimy, że kolory się odwracają, ale od dołu na monitor za często nikt nie spogląda, dlatego to zjawisko jest do przyjęcia, moim zdaniem. Teraz kąt widzenia boczny. Całkiem nieźle jak na matrycę TN. Nawet kilka osób mogłoby oglądać, jak gramy. Również bardzo przyzwoicie. Moi drodzy, co do jakości kolorów, jakości obrazu na tym właśnie modelu monitora BenQ, moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobrze, ponieważ kolory są żywe, widać też tą głębię koloru, jak na matryce TN, jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Oczywiście każdy z nas ma inne preferencje, wolimy kolory bardziej ciepłe lub zimne, różny też poziom jasności, dlatego to jest kwestia indywidualna, trzeba sobie przede wszystkim każdy monitor
wyregulować po swojemu. Oczywiście testy kamerą tutaj są tylko poglądowe, ponieważ kamera nigdy nie do końca odda to, co widzi oko ludzkie. Tak jak mówiłem, każdy z nas ma indywidualne preferencje. Moi drodzy, producent podaje, że monitor ma funkcję flicker free, czyli nie mruga, przez co jest to bardziej przyjazne dla naszego wzroku. Oczy się po prostu tak nie męczą. Można to łatwo sprawdzić, przykładając kamerę. Jeśli nie mamy smużenia, to jest ok. Jak widzimy, na ekranie kamery nie pojawiają się żadne migoczące pasy, dlatego widzimy, że ten tryb flicker free faktycznie tutaj zastosowano. Też pobór mocy przy średnim poziomie jasności jest to około 15 W, więc jak na 24-watowy monitor nie jest to dużo. Teraz odpalimy film. No i przy włączonym filmie pełnoekranowym nie ma jakiegoś skoku poboru prądu. Zwiększenie dość mocnej jasności skutkuje wzrostem poboru o 31-32 W. Sprawdzimy teraz w grze. No i pobór podczas grania w grę nie jest jakiś wielki, przy dużej jasności około 30 W. Pokażę Wam jeszcze szybko te ustawienia gier, jak to mniej więcej wygląda. W tej chwili mam na pierwszym trybie, jest duża jasność. Drugi tryb, jak widzicie, to już mniejsza jasność, chociażby do gry przy wyłączonym oświetleniu, czy do czytania tekstu. I trzeci tryb, zupełnie inny, jeszcze jaśniejszy,
do gry w dzień na przykład. Mamy też taką ciekawą opcję jak tryb wyświetlania. Mamy tutaj przeróżne tryby odpowiadające różnym wielkościom monitora, rozdzielczościom. Po prostu jak na przykład gramy w jakieś stare gry, możemy sobie lepiej dopasować wielkość ekranu do danej gry. Tak to wygląda w praktyce. Pora na odrobinkę testów syntetycznych. Mamy w tej chwili 144 Hz. Jak widzicie, bardzo mała utrata klatek, tylko jedna klatka. Przy takim odświeżaniu świetny wynik. Przy innych monitorach innych firm bywało dużo gorzej. Obciążenie procesora to 7%. Rozdzielczość oczywiście Full HD. I zaczynamy testy. Mamy test na płynność. Test czytelności. Mamy gierkę, która pokazuje nam, czy są jakieś rozmycia przy szybkich ruchach. Teraz zobaczymy. Jak bardzo szybko zmieniam kierunek lotu pojazdu, troszeczkę się rozmywa, ale powiem Wam, że tak szybko ta gra jeszcze na żadnym monitorze po prostu nie chodziła. Obciążenie procesora jest bardzo małe przy wyświetlaniu tej gierki i mamy małą utratę klatek. Przy okazji ostrość obrazu jest naprawdę bardzo dobra. Zobaczcie, obraz rozmywa się naprawdę przy dopiero mega szybkich ruchach. Przy okazji sprawdzimy tą opcję, bo miałem wyłączoną, rozmazanie obrazu. Spróbujemy jeszcze raz z tym włączonym. Wow, zobaczcie, mega różnica. Widać, że ekran się szybko przesuwa, natomiast kompletnie nie ma już tego efektu rozmycia. Więc ta funkcja naprawdę coś daje. Jeszcze dla porównania Wam to szybko wyłączę. Wtedy obraz się robi jaśniejszy trochę. Więc zobaczcie, jak to wpływa. Naprawdę widzimy przez kilka sekund straszne rozmycie tego tła. Nie jestem pewien, na ile kamera jest w stanie to wychwycić przy tak szybkim obrazie. Natomiast gołym okiem widać straszną po prostu różnicę pomiędzy tą funkcją włączoną a wyłączoną. I ekrany kontrolne, widzimy kolory, głębia czerni, odcienie szarości, przeplatające się kolory, test na czytelność obrazu, wszędzie bardzo dobry wynik, najgorzej na czerwonym tle zielone napisy i pojedyncze kolory pokazujące także chociażby równomierne podświetlenie matrycy, nie mamy żadnych ciemniejszych obszarów. Oczywiście kamerom też ciężko pokazać to, co widzi oko ludzkie, dlatego nie mam tutaj sprzętu typu kolorymetr, więc taki test jest po prostu poglądowy. Ok, żadnych martwych pikseli ten monitor też nie posiada, więc na tym testy syntetyczne możemy zakończyć. Dobrze, moi drodzy, obszerny test za nami.
Jak widzieliście, monitor jest naprawdę funkcjonalny, świetnie zaprojektowany i też świetnie wykonany. Muszę tutaj to przyznać z niemałym bólem, że nawet bardziej funkcjonalny od mojego prywatnego monitora IAMY, który do tej pory uważałem praktycznie za ideał. Jak się okazuje, przypadek BenQ pokazał, że niektóre rzeczy można zrobić jeszcze trochę lepiej. Jeśli bym chciał wymieniać zalety, no to będzie tego naprawdę długa lista, chociażby świetny design monitora, bardzo przemyślana konstrukcja, możemy go nie tylko podnieść, obrócić do pivotu, możemy także okręcać monitor na boki, co jest po prostu świetną funkcją. Monitor ma też uchwyt do przenoszenia, co potrafi się przydać. Bardzo przydatnym akcesorium jest wieszak na słuchawki z tyłu monitora. Porty USB też w codziennym użytkowaniu się bardzo przydają. I ten prosty, a jednocześnie funkcjonalny pilot, dzięki któremu możemy bardzo szybko zarządzać ustawieniami monitora. Jak widzieliście, mamy też zaawansowane menu, a kolejnym plusem jest także gotowość monitora na okulary NVIDIA 3D Vision, dzięki czemu możemy się cieszyć grami także w 3D. Oczywistymi zaletami jest częstotliwość odświeżania 144 Hz oraz reakcja matrycy w 1 milisekundę. Po prostu monitor idealny dla gracza. Z kątami widzenia też nie jest źle, widzieliście to dobrze. Jeśli chodzi o nasycenie barw, też moim zdaniem jest ok, jak na matrycę typu TN. Jedyne, do czego w sumie bym się przyczepił, to wyjście dźwiękowe. Żeby korzystać ze słuchawek z mini jacka, trzeba podłączyć przez HDMI, a wtedy mamy odświeżanie tylko 60 Hz, więc niestety tracimy już tą wartość pożądaną do gier 144 Hz lub chociażby 100 Hz, ale za to mamy dźwięk ze słuchawek. Rozwiązaniem są oczywiście słuchawki na USB, które sobie podłączamy wtedy pod port USB w monitorze, natomiast monitor podłączamy do komputera przewodem cyfrowym DVI i mamy 144 Hz nawet bez żadnego problemu. No i podsumowując, moi drodzy, biorąc pod uwagę wszystkie zalety, naprawdę całą listę zalet tego monitora, niewiele mankamentów, no i taką dość rozsądną cenę, ten monitor ode mnie dostaje maksymalną ocenę oraz rekomendacje kanału. Powiem Wam, że gdybym nie miał mojego monitora IAMY, z którego jestem bardzo zadowolony, to w tym momencie pewnie już taki model BenQ byłby przeze mnie zamówiony. Po prostu świetny monitor, model wart polecenia. Na dzisiaj to by było na tyle, za chwilkę jeszcze plansza końcowa z podsumowaniem. Pamiętajcie, że ceny monitora sprawdzicie w opisie filmu, a jeśli ten film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym, a w międzyczasie zapraszam Was także do obejrzenia innych filmów na kanale. Jest ich grubo ponad 650, więc jest w czym wybierać. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!